Cześć, tutaj Fałd, witam Was w nowym odcinku Pancernej Pięści. Robimy sobie dalej przegląd dziesiątych tierów, tym razem Eseta idzie na widelec i jedziemy sobie na mapie Ruinberg, pluton standardowy, ja Apollo, plus tym razem Samtime. Po drugiej stronie mamy tutaj kolegów z jakiegoś klanu RGV, nie wiem co to jest za klan, ale wyglądają na takich, którzy ogarniają, więc składy są chyba w miarę wyrównane, chociaż oni po prostu mają troszkę gorsze tiery, bo sobie wzięli jakiegoś skauta T30, no i FV-a brytyjską Artę, ona tutaj raczej się nie przyda, chociaż z tego co słyszałem, to ona dość pionowo wrzuca, więc być może gdzieś tutaj po mieście będzie mogła strzelać. Od razu puszuję miasto, nie czekam, jestem dziesiątym tierem, tych dziesiątych tierów nie ma za dużo, więc po prostu atakuję jak najszybciej miasto, chcę zająć tutaj środkową drogę. Trochę się nie zrozumieliśmy z Apollo, bo on chciał, że się pojechali tamtędy przez ten plac na środku, ale ja sobie tutaj znalazłem jeszcze T32 po drodze i zawaliłem jej za 700. Dostaję niestety strzały z tyłu tutaj od T57, zaraz to zobaczycie, jeden strzał w tył, kolejny strzał spod pałą, miałem gaśnicę automatyczną, więc szybko się ugasiłem. No i teraz podjeżdżę sobie tutaj do Apollo, tam gdzie proponował, żebyśmy na początku pojechali i będziemy od razu pchali. Nie będę tutaj czekał na nic, wiem, że T57 tutaj nie ma, jest tutaj jedna dycha, my jesteśmy dwoma, więc musimy ją jak najszybciej wywalić. Strzał za 800 w dolną płytę, pięknie, ja niestety zgarnąłem, ale tutaj nie było czasu na kontowanie i ustawianie się. Apollo już trafił tą 110, zobaczcie, podjeżdżam szybko tutaj do tych ruin, żeby sobie schować przednią płytę, jeszcze w tym momencie ISU do wyjęcia i już sprawę mamy załatwioną tutaj. T-44 jak najszybciej stąd się wycofało, nie chciało pomagać swoim pobratyńcom. T-30 tam stoi, teraz kontuję, wyjeżdżam delikatnie, patrzę co tam się dzieje, ale ponieważ ta T-30 jest schowana dość daleko i dopiero oddała strzał, no to mam te 17 sekund na to, żeby wyjechać i zająć trochę terenu. Jadę przed siebie, będę robił za taki trochę tarat, będę próbował odbijać strzał przeciwników. Tam daleko jest E-4, mam nadzieję, że ta E-4 we mnie nie wali. I teraz zobaczcie, ciekawa sprawa, nie strzelam do tej 3-2, mógłbym ją wykończyć w tym momencie, ale ona nie jest groźna dla mnie, ona mnie nie przebija, natomiast T-30 jest dużo, dużo ważniejsza. Po pierwsze jest to lepszy gracz, a po drugie ma dużo lepszy czołg z dużo groźniejszym działem. Ta T-3 i tak by mnie była w stanie nic zrobić, więc mogę sobie poczekać do następnego przeładowania, żeby ją wykończyć. Natomiast ta T-30, gdyby przeładowała i mi tutaj przypadkiem przez ten czas oddała, no to trafienie za 700 czy 800 na pewno by mnie bolało, zwłaszcza, że mam 1500 HP w tym momencie. Wracamy do bazy, tu wyczyśliśmy celutkie miasto, nie pchamy się na kapa, tam stoi E4, musielibyśmy na nią frontalnie wyjechać, zebrać jakąś głupią bułę, zostawiamy to, nie musimy z nią walczyć, natomiast wracamy do bazy, bo jak widzicie, tutaj nie ma żadnej obrony w bazie, AMX-50 to pozostał sam na zielonym, tutaj za chwilkę zostaje zniszczony, bo wątpię, żeby sobie dał rady z tyloma czołgami, zobaczcie, już go okrążyli, już tam odbywa się mały gangbang i już jest po nim. Teraz i z trzeci myślał, że już dojedzie sobie na kapa, a tu takie kombo ode mnie i od Apolla i już sobie zwiedza w tym momencie garaż. Podjeżdżamy, teraz zobaczycie jak się ustawimy tutaj. Tutaj z przodu jest taka ściana, taka górka, za którą można zrobić troszkę sidescrapa. Nie będzie on oczywiście idealny, ale zobaczcie, podjadę, ustawię się tutaj sidescrapem, natomiast Apollo będzie stał za mną i będzie korzystał z mojego pancerza, z tego, że ja mogę odbić pociski, a on raczej nie powinien, więc jeżeli ktoś nam tutaj wyjedzie, to ja strzelę, Apollo będzie strzelał za mnie i na czas przeładowania schowa się, żeby nie otrzymywać jakichś głupich strzałów. Stoimy, czekamy, aż drużyna przeciwniku tutaj wyjedzie na nas, ale ponieważ tutaj to się nie dzieje póki co, postanowiliśmy ruszyć do przodu, żeby nie marnować czasu, bo w tym momencie nasza drużyna, zobaczcie, 2/8, 10 walczą z tymi wszystkimi czołgami, natomiast jeżeli byśmy tutaj stali i czekali cały czas, to byśmy po prostu marnowali swój potencjał, dlatego trzeba ruszyć, trzeba tutaj poustać się w drużynie i wziąć przeciwników takie kleszcze. W międzyczasie spadła ta panterka mała za 17, ale trzeba było ją dobić, tak czy inaczej. No teraz te 57, mam na tyle mało HP, że boję się wyjechać na niego frontalnie, ponieważ 4 pociski, jeżeli by ma zamordowany Gold, czy dobrze przyceluje i mnie przebije za każdym razem, no to mogę mieć poważny problem, może mnie tutaj wypalić, zwłaszcza, że nie mam gaśnicy, jeżeli dostanę tutaj w przednią płytę, to mogę się po prostu zapalić, więc czekam i pilnuję tego T-57. Mamy taką przewagę w tym momencie już, że tutaj nie powinno nam się nic stać, poczekam aż to T-57 popełni błąd, albo ewentualnie, jeżeli Patton tutaj gdzieś wyjedzie, to spróbuję go machnąć na jeden strzał, ma tak mało HP, że nie będę miał z tym najmniejszego problemu.
No i co z tą 5-7? Apollo tutaj stoi, Apollo chyba przeładowywał w tym momencie. Tutaj był plan taki, żeby on sobie przeładował, jak już się wystrzela, i żeby sobie przeładował magazynek, i wtedy wyjedziemy na te czołgi. Właśnie zajechał Patona. Patton dostał od niego jeden strzał i niestety te 5-7 go wykończyła, więc zostałem sam na dwa czołgi. Na szczęście ten Patton spadł i w międzyczasie wyjechała 5-7. Zobaczcie, skontowałem szybko, raz oberwałem od niej, ale za zero. Schowałem się, złapałem na gąsienicę i schowałem się tak za budynek, żeby nie mogła do mnie strzelać. Jej lufa była w budynku, po prostu nie mogła do mnie w żaden sposób strzelić. W tym momencie już chyba skończyła się amunicja. Raz strzeliła do Apollo, trzy razy strzeliła do mnie, więc ma 22-23 sekundy na to, żeby wyjechać i ją porządnie mocno walnąć. Tak się właśnie stało, zostało jej 50 HP, dlatego chowam się szybko za budynek. Znowu ustawię sobie sidecraft tutaj. Nie będę chciał obrywać od tej 5-7 specjalnie, tylko poczekam sobie na przeładowanie i wtedy wyjadę i ją po prostu walnę i wykończę i wygram bitwę i będzie 5700 obrażeń. Bardzo fajna bitwa, widzieliście jak pchacie setką, jak wybierać cele przede wszystkim, które cele są ważniejsze, tak jak z tą T30 i T32, który cel jest ważniejszy, który lepiej rozwalić najpierw, a który może sobie chwilkę poczekać. Tak właśnie wygląda współpraca w Plutonie i tak według mnie powinno się grać. Tak samo to ustawienie, kiedy wracaliśmy do kapa, ja robię sidescrap, kolega chowa się za mną, który ma słabszy pancerz i w ten sposób mamy lepszą pozycję. Dobra, tyle w tym odcinku, zapraszam Was do kolejnych, trzymajcie się, cześć!